od szklanek, butelek, pucharów i wazonów po elementy dla elektroniki. Szkło, balet światła i cienia, kolorów i kształtów. Ale dziś szkło i ceramika to nie tylko szyby i naczynia oraz płytki okładzinowe. W laboratoriach powstają nowe wyroby o niezwykłych zastosowaniach, które ze zwykłym szkłem i ceramiką łączą surowce oraz wewnętrzna struktura materiału. Poprawiane są także własności tradycyjnych produktów. Zdobienia na szkle i ceramice wymagają specjalnych farb, a te stanowią poważny problem. Nie można bowiem stosować farb organicznych ani tych zawierających kadm, ołów i cynk. Opracowanie nowych palet wymaga dziesiątków lat pracy. Ważny jest nie tylko skład, ale także sposób przygotowania surowców. Instytut Szkła i Ceramiki opracował palety farb, które stosuje cały przemysł ceramiczny. Czy są one jednak odpowiednie do wypału szkła lub ceramiki? Jak zachowują się farby ceramiczne w piecu laboratoryjnym lub przemysłowym? Wszystko to wymaga wielu lat pracy. Szkło. Surowiec znany nam wszystkim. Przezroczyste, wytrzymałe, odporne chemicznie i obojętne biologicznie. Stopione szkło wylane do wody jest kruche. Po dalszym zmieleniu otrzymujemy jeden ze składników zupełnie nowego materiału. Drugim składnikiem cementów szkojonomerowych jest płyn, który znajduje się w tym naczyniu. Opracowaliśmy go w Politechnice Warszawskiej w wyniku wielu lat badań. Głównym składnikiem tego płynu jest polimer, który reaguje z proszkiem szklanym i dzięki temu powstaje kompozyt o bardzo wysokiej wytrzymałości. Wystarczy zmieszać szkło z polimerem, by dentysta mógł założyć nam plombę. Na modelu widać, że taki cement ma wspaniałą przyczepność. Wiadomo też, że nie kurczy się po związaniu. Nowe materiały muszą wytrzymać w naszych ustach wiele lat, dlatego poddawane są morderczym próbom i wszechstronnym badaniom. Między innymi na wycinek zęba nakładamy cement, by zmierzyć jego przyleganie do zębiny. Od tego przylegania bowiem zależy, czy grozi nam próchnica wtórna. Wiemy również, że materiał ten jest bardzo wytrzymały. Dzięki temu pacjent może gryźć nawet twarde pożywienie. Cement jest też odporny na wypłukiwanie. Dzięki swoim właściwościom cementy szkłojonomerowe znalazły zastosowanie do odbudowy utraconych twardych tkanek zęba, jak również dzięki swojej przyczepności do odtwarzania ubytków przyszyjkowych. Stosowane są także w profilaktycznym uszczelnianiu bruzd powierzchni żujących u dzieci. Cementy szkłojonomerowe znalazły także zupełnie inne zastosowanie. Przeprowadziliśmy w naszym ośrodku ponad 100 operacji u zwierząt z zastosowaniem tych cementów. Przebieg gojenia był zupełnie prawidłowy, a sposób przyjęcia tego cementu przez żywy ustrój był, mogę powiedzieć, doskonale. I proszę tu spojrzeć, cement wprowadzony do ubytku kostnego, ta kość przyrasta do tego cementu. Jest to bardzo dobry sposób przyjmowania. I drugi, w mikrobetonie następuje wrastanie tkanki kostnej w obręb implantatu. Cement szkolno-jonomerowy jest niezwykłym osiągnięciem na skalę międzynarodową. Ja zajmuję się leczeniem uszkodzeń słuchu i całkowitej głuchoty. W wielu przypadkach dochodzi do zniszczenia elementów ucha środkowego, właśnie tych kosteczek słuchowych. Przy pomocy tego cementu możemy je odtworzyć w całości i uzyskać dobry efekt anatomiczny lub, to co jest najważniejsze dla pacjenta, dobry lub bardzo dobry efekt słuchowy. Cementy stomatologiczne znane są na świecie od lat. Dzięki pracom Instytutu Szkła i Ceramiki są już produkowane w Polsce. Nieco inny jest cement stosowany do produkcji kosteczek słuchowych. Ma trochę inny skład proszku i płynu. W krótkim czasie należy bardzo starannie wymieszać płyn polimerowy z proszkiem szklanym i precyzyjnie umieścić masę w formie. Konieczny jest stoper, bowiem cement o krótszym czasie wiązania jest wytrzymalszy. Wytwarzane są implanty o różnej wielkości. Chodzi o to, by chirurg mógł najlepiej dobrać kosteczki do budowy ucha pacjenta. W trakcie zabiegu można stosunkowo prostymi narzędziami dopasować te kosteczki do każdego pojedynczego przypadku. Takie zagraniczne implanty kosztują ponad $300. Polskie mogłyby być znacznie tańsze.
Obecnie trwają próby kliniczne i przygotowania do przejścia przez procedurę wpisania do rejestru materiałów medycznych, co otworzyłoby im szeroko drogę na rynki światowe. W operacjach przywracania słuchu znalazły zastosowanie także same cementy. Dzięki nim podczas operacji możliwe jest wklejenie mikroprocesora implantu ślimakowego w kości czaszki. Nasza cywilizacja w coraz większym stopniu jest cywilizacją wypadków. Katastrofy drogowe i nieszczęśliwe zdarzenia w pracy produkują tysiące kalek. Zwykle nasze kości mogą odrastać. Problemem są duże ubytki lub choroby, które uniemożliwiają regenerację. Chirurdzy potrzebują zatem zamiennika, sztucznego rusztowania, które przerośnie żywą tkanką. W taki sposób, podobnie jak ciasto, powstają sztuczne, ceramiczne kości. Organizm traktuje je tak jak własne. Biała porowata masa po wypaleniu w piecu jest w stanie uzupełnić ubytki w naszych kościach. W ten sposób powstają porowate implanty korundowe, czyli sztuczne kości, którymi można wypełniać powstałe chorobowo ubytki kostne. W naszym instytucie wytwarzamy wiele różnych rodzajów, wiele różnych kształtów implantów, które służą w różnych rodzajach operacji. Między innymi przy koniecznym usunięciu fragmentu kości, którą tutaj widzimy, można odpowiednio przygotowanym implantem wypełnić ten ubytek. Ten implant po pewnym czasie przerasta własną tkanką kostną, odbudowując funkcję tej kości. Nasz instytut współpracuje z wieloma ośrodkami ortopedycznymi w Polsce. Ortopedzi stosują bardzo dużo naszych implantów i ich opinia o zastosowaniu klinicznym jest bardzo dobra. W ciągu kilku lat wszczepiono blisko 5 tysięcy różnych implantów. Obecnie korzysta z nich około 20 ośrodków w całym kraju. Zaletą jest to, że materiały te nie ulegają odkształceniom, tak jak kości naturalne. Mam w ręku wszczepy ceramiczne, które stosujemy do chirurgii kręgosłupa, czy to w przypadkach pourazowych, czy też w przypadkach schorzeń kręgosłupa. Przykładem takich zastosowań jest to, co widzimy na zdjęciach rentgenowskich, pacjentka ze zwichnięciem kręgosłupa, która doznała urazowego przemieszczenia kręgów, zostało to nastawione, usztywnione z wykorzystaniem właśnie wszczepu ceramicznego. Tu jest inny przykład zastosowania wszczepu w okolicy podpotylicznej przy wysokim złamaniu kręgosłupa. Wszczepy te są dla nas klinicznie bardzo użyteczne, ponieważ zmniejszają możliwość infekcji wynikających z pobierania przeszczepów kostnych od samego pacjenta i poprawiają wynik leczenia, jednocześnie skracając czas operacji. Mamy tutaj implant włożony do ubytku kości, który nigdy nie będzie pasował do powstałego uszczerbku. Poza tym będzie wypadał, więc jest tutaj klej opracowany, który umocuje nam to w ten sposób. Zastosowany cement po związaniu będzie miał cechy naturalnej kości. Oprócz wklejania implantów może służyć do stabilizacji rozchwianych zębów. Choroba paradontozy polega na tym, że zęby zaczynają się poruszać i wypadają. Można temu zapobiec, stosując nasz klej. Każdemu wszczepieniu implantów towarzyszy podawanie leków przeciwzapalnych. Ponieważ nasze implanty są porowate, postanowiliśmy nasączyć je niezbędnymi lekami. Wtedy implant, oprócz swojej funkcji wypełnienia kości, również pełniłby funkcję farmakologiczną. Tą metodą można byłoby podawać leki przeciwzapalne, antybiotyki, ale również poprzez zastosowanie związków radioaktywnych sądzimy, że tenże implant mógłby również miejscowo oddziaływać na tkanki zmienione nowotworowo. Sądzimy, że to rozwiązanie może być rewolucyjne w medycynie. Nowy projekt badawczy został w 1998 roku przedstawiony widzom programu Nobel dla Polaka. Za chwilę współzawodnictwo umysłów. A więc czy polski uczony może zdobyć Nagrodę Nobla? Dziś 16. konkurs, w którym razem z ekspertami z Komitetu Badań Naukowych zdecydujemy, na jakie prace wydamy nasze pieniądze.
Ceramiczne kości, telefon 0775 849. Przedstawiony projekt zyskał bardzo dobrą opinię ekspertów. Czy nie jest fascynujące, że potrafimy nie tylko naśladować przyrodę, ale odtworzyć materiały, które przez organizm ludzki w formie implantów są lepiej akceptowane niż implanty wzięte z organizmu żywego. Prosimy Państwa o telefony. Państwa głosy będą miały wpływ na decyzję Komitetu Badań Naukowych. Telefony widzów programu pierwszego przesądziły o zwycięstwie. W 1998 roku w wyniku konkursu Nobel dla Polaka uzyskaliśmy możliwość prowadzenia nowej pracy badawczej. Praca ta została sfinansowana przez Komitet Badań Naukowych. Celem tej pracy było wykonanie nowych tworzyw, które służyłyby jako nośniki leków. Jednym z nich jest porowaty korund, drugim jest to tworzywo hydroksyapatyt mikroporowaty. Nośniki te pozwoliły na wprowadzenie nowych typów leków, które służą do leczenia stanów zapalnych kości. Jak spowolnić wydzielanie antybiotyków? Wiadomo, że woda z naczynia o szerokiej szyjce wylewa się sporym strumieniem. Woda z cienkiej pipetki cieknie lub kapie. To banał, ale takie zjawisko można wykorzystać. Podobne zjawisko występuje przy wydzielaniu antybiotyków z porowatych implantów korundowych, które zawierają takie leki. Zajmujemy się w naszym instytucie materiałami do wypełnień ubytków kości, które wyglądają mniej więcej w ten sposób. Jednocześnie ostatnio pracowaliśmy nad działaniem przeciwbakteryjnym tych implantów, nasączając je odpowiednimi lekami, antybiotykami. Nasączanie to następowało w komorze próżniowej i po wysuszeniu i po sterylizacji radiacyjnej implanty są gotowe do wszczepienia, mając jednocześnie funkcję wypełnienia ubytków kości i osłonę przeciwbakteryjną. Aby uzyskać efekt opóźnionego i dłuższego w czasie wydzielania leku, wykorzystaliśmy strukturę naszego materiału, która generalnie biorąc jest to struktura porowata. Porowata jest około 70%. Pory mają kształt przybliżeniu kulisty. Połączone są natomiast wąskimi przesmykami, przez które właśnie lek nasączony w komorze próżniowej po wszczepieniu wolno wydziela się do organizmu. Najpierw trzeba przeprowadzić badania w szkle. W naczyniach z pożywką wykonano posiew bakterii. Teraz na powierzchni układane są płytki ceramiczne nasączone różnymi antybiotykami. Należy je umieścić w ciepłym miejscu i poczekać na efekt. Takie testy były wielokrotnie przeprowadzane w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii. Tak wyglądają płytki po zakończeniu badania. Widać, że wokół plasterka imitującego implant kostny bakterie zginęły. Przeprowadzone dwa rodzaje testów, a więc test zwany u nas kinetyką uwalniania antybiotyków z implantów i test badania aktywności uwolnionych leków pozwalają nam na wyselekcjonowanie najbardziej optymalnych, najlepszych implantów, które mogą być zastosowane w testach in vivo. Testy in vivo na zwierzętach laboratoryjnych są niezmiernie istotne i konieczne, żeby można było w następnym etapie wykonać próby kliniczne aktywności biologicznej. Amputacja nogi jest jedną z największych tragedii dla pacjenta. Niestety, jak dotychczas, stan ropny kości, martwica czy nawet szczególnie ciężkie zapalenia nie pozostawiały wiele do wyboru. Niestety, czasem takie drastyczne zabiegi chirurgiczne były niezbędne, aby uratować życie pacjenta. Inaczej nie można było zahamować zakażenia rozprzestrzeniającego się po innych tkankach organizmu. Zakażenia w medycynie są olbrzymim problemem. Dotyczy to również dziedziny, którą ja reprezentuję, to jest chirurgii urazowej. Niestety infekcje bardzo często wikłają przebieg gojenia się w najrozmaitszych urazach, a zwłaszcza w kościach. I takie przewlekłe, pourazowe zapalenie kości należy do bardzo trudno wyleczalnych chorób. Często nie potrafimy tego wyleczyć i są to nawet często wskazania do amputacji. Wobec powyższego, we współpracy z Instytutem Ceramiki w Warszawie, próbujemy wytworzyć implanty nasycone antybiotykami innymi niż dotychczas stosowane w celu leczenia zakażeń.
Zastosowanie ceramicznego implantu umożliwiającego bezpośrednie dozowanie antybiotyków w chorej kończynie wymagało wcześniejszych doświadczeń na zwierzętach. Miały one na celu sprawdzenie, czy materiał implantowany, a był to korundowy materiał nasycony antybiotykiem, wprowadzony w ognisko zakażenia, będzie działał skutecznie przeciwzakażeniowo. Wywoływano określoną zjadliwą florą bakteryjną zakażenie w obrębie kości i w obrębie tkanek miękkich, po czym po wystąpieniu objawów klinicznych wprowadzano implant. I co się okazało? Że w tych wstępnych badaniach jest szansa, że to zakażenie poprzez wprowadzenie takiego implantu można opanować, a nawet i zlikwidować. Wydawało się więc, że pojawił się już nowy biomateriał zawierający antybiotyki. Do chwili obecnej lekarze jako nośnika antybiotyków w leczeniu miejscowym stanów zapalnych używają cementu, który po leczeniu należy usunąć z organizmu. W jaki zatem sposób zostanie przyjęty implant korundowy przez żywe tkanki? Aby to zbadać, wszczepiano implanty, także te wypełnione antybiotykami, do kości i mięśni zwierząt doświadczalnych. Po pewnym czasie pobrano tkanki. Po przygotowaniu mikropreparatów tkanki te były badane pod mikroskopem. Można zauważyć, że korund został bardzo dobrze przyjęty przez organizmy żywe i z powodzeniem zastąpił ubytki tkanek naturalnych. W pobliżu implantów nie pojawiły się zmiany zapalne, ropne lub inne odczyny typu ciała obcego. W każdym przypadku materiału, który jest przewidywany do zastosowania u człowieka, konieczne jest wykonanie wstępnych przedklinicznych badań na żywych tkankach, na zwierzętach, celem określenia stopnia biozgodności, czy nie jest toksyczny, czy wgaja się w tkanki. W tym przypadku przeprowadziliśmy badania nad wgajaniem się tego preparatu zarówno w tkankach miękkich, jak i w kości. Były to preparaty bez antybiotyku i z antybiotyków. W obydwu przypadkach stwierdziliśmy wysoki stopień biozgodności, czyli wgajały się preparaty bez niekorzystnego odczynu ze strony tkanek żywych. Pozytywne wyniki eksperymentów laboratoryjnych i badań na zwierzętach dały nadzieję chorym i lekarzom. Pojawiła się szansa na skuteczną walkę ze stanem zapalnym kości i tkanek miękkich. Dzięki nowym implantom nasączonym antybiotykami pacjent, któremu groziła amputacja nogi, nie jest dziś kaleką. Pacjenta, który był leczony 4 lata z powodu przewlekłego zapalenia kości i trzeba powiedzieć ze złym skutkiem, ten postęp choroby, ten proces zapalny przygasał i wzbudzał się na nowo. Zastosowaliśmy takie leczenie i w ciągu 8 miesięcy, to obecnie chory jest już 8 miesięcy po operacji, ta operacja okazała się skuteczna. Metoda z miejscowym stosowaniem antybiotyków, innych niż ten, któryśmy zastosowali, jest znana i uznana w świecie, to wiążemy duże nadzieje, szczególnie, że prowadzone są nadal badania eksperymentalne, bo to stwarza jeszcze wiele problemów. Chcemy mieć kontrolę nad szybkością uwalniania antybiotyku z implantu, wytworzenia takiego implantu, który jest najkorzystniejszy w środowisku, tym, który będzie implantowany, czyli i w kościach, i w tkankach miękkich. Kwestia kształtu, wielkości tego implantu, to wszystko wymaga jeszcze badań. Niemniej zastosowaliśmy w tym jednym przypadku tak wcześnie tą metodę, ponieważ była to ultima ratio regis. Po prostu wszystkie metody już zawiodły, któreśmy stosowali, dlatego zdecydowaliśmy się spróbować tą jedną. Dla chorych i lekarzy pojawiła się nadzieja. Trudno na razie mówić o sprawdzonej metodzie. Jednostkowy przypadek nie musi świadczyć o skuteczności nowatorskiego implantu. Niemniej rozwiązanie, przy którego narodzinach byli widzowie programu Nobel dla Polaka, to szansa na uniknięcie trwałego kalectwa. Nowe implanty korundowe i cement apatytowy to nadzieja. Nadzieja, którą dały badania nad ceramiką i zwyczajnym, znanym nam wszystkim szkłem.